świecie, będą zbawieni na innej podstawie? Faktycznie dla nas, ludzi, którzy doświadczyliśmy łaski, zbawienia, tej słodyczy życia w pojednaniu z Bogiem, a więc bez tej perspektywy nadchodzącej kary za nasze grzechy, jest to taką troską o tych szczególnie, którzy no, nie są z Panem Jezusem, a więc nie są zbawieni, ale też i o tych, którzy nigdy nie usłyszeli o Panu Jezusie. No, ta świadomość również jest takim motorem napędowym do wszelkiego rodzaju misji, ewangelizacji, tłumaczenia Biblii, więc mamy tę troskę jako chrześcijanie o takich ludzi, którzy nigdy nie usłyszeli o Panu Jezusie. Dodatkowo zauważ, że takich ludzi będzie znacznie więcej, powiem absurdalnie wręcz więcej niż tych, którzy usłyszą kiedykolwiek wieść o Panu Jezusie. Spróbuj wyobrazić sobie masę i tą sumę całej ludzkości na przestrzeni wszystkich wieków. To będą dziesiątki miliardy ludzi. I z tej grupy wyodrębni bardzo małą część tylko ludzi, którzy żyją w określonym czasie, którym dane jest usłyszeć o Panu Jezusie, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Z kolei z tej małej grupy spróbuj wyodrębnić teraz bardzo małą z kolei grupę ludzi, którzy odpowiedzą na wieść Ewangelii i uwierzą w Jezusa Chrystusa. To zbawienie wręcz ludzi jest fenomenem, jest anomalią w skali takiej światowej, jeśli mówimy o całej populacji ludzkości. To mówię dlatego, żeby podnieść nieco powagę tego pytania i faktycznie skalę, że jest to pytanie, które dotyczy dużej liczby osób na świecie. Przechodząc już do w zasadzie odpowiedzi na to pytanie, to uważam, że to pytanie jest bardzo istotne i ważne, dlatego że zadając to pytanie, myślę, że człowiek chce zadać nieco głębsze pytanie, ważniejsze, poważniejsze. Czy w istocie poza Jezusem Chrystusem jest zbawienie, albo czy do Ojca można przyjść inaczej niż tylko przez Jezusa Chrystusa? No bo w zasadzie to pytanie będzie oznaczało to samo. Co z tymi ludźmi, którzy żyją nie słysząc o Jezusie Chrystusie? Więc czy jest inna droga, alternatywna droga do zbawienia, pojednania z Ojcem? No i patrząc na to w takiej perspektywie biblijnej, z perspektywy biblijnej, Biblia nie pozostawia nam w zasadzie wątpliwości, czyli nie pozwala nam mieć wątpliwości. Słowa biblijne są jasne. Kto ma Syna, ten ma żywot. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma życie wieczne. Kto odmawia mu posłuszeństwa, na takim ciąży gniew Boży. Albo Pan Jezus, kiedy mówi do swoich uczniów: ja jestem drogą, prawdą i życiem, nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, a więc nie ma innej alternatywnej ścieżki do Ojca, do pojednania z Bogiem, do zamieszkania z Nim. No więc jak mają być zbawieni ci, którzy nigdy nie usłyszą o Panu Jezusie, nigdy o Nim się nie dowiedzą? Czy istnieje jakaś inna, alternatywna ścieżka do zbawienia? No i są tacy ludzie, którzy utrzymują, że tą inną ścieżką dla tych, którzy nigdy nie usłyszeli, jest to, że Bóg zapisał prawo na sercach ludzi i poprzez wypełnianie tego prawa ludzie dostępują zbawienia. No i tu w zasadzie musimy sobie pewną rzecz wyjaśnić, ponieważ odpowiedź na to pytanie będzie absolutną podstawą do zrozumienia zbawienia. Zauważ bardzo ważną rzecz, którą trzeba podać i wyjaśnić. Jeżeli ktoś utrzymuje, że istnieje inna, alternatywna ścieżka do zbawienia tych, którzy nigdy nie usłyszeli o Jezusie Chrystusie, to w takim przypadku tak naprawdę utrzymują również, że dzieło Pana Jezusa Chrystusa niekoniecznie było tak bardzo potrzebne, albo
ujmują powadze dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu, tam kiedy Pan Jezus ofiarował swoje życie jako zapłatę za nasz grzech. No bo jeżeli można być zbawionym inaczej, no to może niepotrzebnie Pan Jezus umierał. Dlaczego nie zostawić ludzkości, aby bazowała na tym prawie zapisanym na sercach i w ten sposób dochodziła do zbawienia? Zauważ jeszcze jedną ważną rzecz, bo jeżeli mówimy o prawie Bożym, to prawo nigdy nie miało potencjału do zbawienia. Ono nigdy nie było narzędziem do zbawienia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian wyraźnie o tym mówi, że prawo Boże po to zostało zapisane na sercach i po to w ogóle zostało dane, aby ukazać grzech, aby dać siłę w zasadzie i rozpoznanie grzechu. I tak naprawdę jeszcze apostoł Paweł wyraźnie o tym mówi, że prawo Boże jest oto dane, aby zamknąć usta wszystkim ludziom, by nie mieli możliwości się usprawiedliwiać przed Panem Bogiem. A więc, aby zamknąć usta i z kolei, aby cały świat okazał się winnym przed Panem Bogiem. Więc to prawo zapisane na sercach ludzi po to jest zapisane, aby ludzie okazali się winnymi. Więc tutaj nie ma mowy o zbawieniu. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, jak czytamy. Więc na sam koniec spróbuję podać Ci pewną ważną myśl. Jeżeli ktoś utrzymuje, że można być zbawionym inaczej niż przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to tym samym dla takiego człowieka dzieło Chrystusa na krzyżu nie jest tym, czym naprawdę jest, ale też również prawo Boże, którego się tak trzyma, nie jest również tym, czym naprawdę jest. Więc ja stawiam sprawę jasno, tak jak mówi Biblia. Może innym razem spróbuję odpowiedzieć Ci na pytania, które będą się rodzić po tej odpowiedzi, i rozwijając nieco ten temat.